Cześć wszystkim. Witam w kolejnym odcinku z serii Gościa Automoto Vlog. I to jest w zasadzie moment, w którym ja przeważnie przedstawiam swojego gościa. Ale nie wiem, czy to mogę zrobić teraz, bo po pierwsze nie jesteśmy u mnie, tylko w jakimś lesie. Także pytanie do Marka Wieruszewskiego, co my tu w ogóle robimy? Cześć. Zachowujemy dystans społeczny, czyli spotkaliśmy się na zewnątrz, a nie tradycyjnie w restauracji, bo sytuacja jest taka, że lepiej, żeby nas przewiało. Ja się myślałem, że trochę pośmieję z tego tematu, ale to nie jest dobry moment na coś takiego, także sobie daruję i ogólnie powiem, że nie lubię tego tematu, ale chciałbym naszą rozmowę od tego rozpocząć. Powiedz mi, jak pandemia wpłynęła na życie codzienne takiej osoby jak ty, a w zasadzie na pracę, czyli kogoś, kto testuje samochody. Dobrze, cofamy się do przełomu lutego-marca, bo mniej więcej wtedy się to zaczęło. Był taki moment, jeszcze nie wiedzieliśmy, czy odwołają targi w Poznaniu, czy nie, bo jeszcze targi w Poznaniu miały się odbyć. I nagle zaczął się taki tydzień, kiedy zaczynały się telefony, odwołujemy testy, odwołujemy testy, odwołujemy testy, zamykamy park prasowy do odwołania i tak dalej, i tak dalej. Co było jak najbardziej rozsądne i zrozumiałe, bo nie wiadomo było, jak wirus się rozprzestrzenia, jak jest groźny, co robić. Koncerny motoryzacyjne musiały się przegrupować, więc przez jakiś miesiąc tego takiego lockdownu dosłownie kilka firm operowało, między innymi Toyota, przy której stoimy. Oni akurat mają tę zaletę, że tam na miejscu mają garaż, myjnie, ozonowali te samochody i tak dalej. Po paru dniach czy tygodniach Volkswagen się przegrupował i też zaczął wydawać samochody, bodajże jeszcze Mitsubishi i Mazda. Tak robiły. Cała reszta na ten miesiąc, półtora się zamknęła. Peugeot tak naprawdę dopiero po wakacjach się otworzył z powrotem. Tam były problemy, bo jedne samochody już wyszły z parku prasowego, drugie dopiero zamówili, produkcja była wstrzymana. Więc od strony logistycznej, bo to na razie mówimy o samej logistyce, to było duże wyzwanie przede wszystkim dla koncernów motoryzacyjnych, które musiały mieć a samochody, bo produkcja została wstrzymana, zostały wstrzymane premiery, zostały wstrzymane wydania, wyjazdy, imprezy motoryzacyjne. Z drugiej strony dla dziennikarzy, blogerów, twórców, jakby nas nie zakwalifikować, był to problem tak. Po pierwsze, my się izolujemy również od całej reszty, ze wszystkimi się spotykamy, na przykład BMW wydawało samochody tak, że zostawiali kluczyk w samochodzie o umówionej godzinie, zamykali samochód aplikacją mobilną, my później żeśmy aplikacją mobilną otwierali ten samochód, przejmowali kluczyk i odjeżdżaliśmy. I w ten sam sposób samochód był zdawany przez cały maj i czerwiec. W ten sposób żeśmy robili. Więc my też staraliśmy się zachowywać odpowiedzialnie na tyle, na ile to jest możliwe. Szczęśliwie praca na otwartym terenie jest ok. Szkoda mi było tych ludzi, którzy nie mogli pójść do lasu bez dobrego interesu uzasadnionego. Natomiast no, myśmy byli w pracy, więc myśmy byli w lesie sami w pracy. Nikt nas nie zatrzymywał. Nie było z tym problemu i znowu szkoda mi tych wszystkich ludzi, którzy dostawali mandat za to, że chcieli po prostu wyjść z tego domu i odetchnąć świeżym powietrzem, co jak się okazało z perspektywy czasu jest jak najbardziej wskazane i lepszym pomysłem niż siedzenie w domu. Ale teraz jeszcze przechodzimy do części biznesowej tego przedsięwzięcia. Ja muszę mieć co pokazywać. Tak się trafiło, ja zwykle sobie robię przerwę zimową grudzień, styczeń, czyli mam nagrane dużo materiałów na zapas i potem od lutego znów zaczynam kręcić kolejne materiały. Zresztą Zachar robi dokładnie to samo, tylko Zachar ma tych materiałów 100, a ja mam ich, nie wiem, 20, bo Zachar puszcza to codziennie. On jest tytanem pracy, a ja jestem takim, wiesz, grubym, leniwym misiem. W każdym razie w lutym zacząłem już zdjęcia, nowy sezon, nazwijmy to, zdjęć, a tu się nagle okazuje, że nie wiem, nagrałem 5-7 testów i nagle się kurek zakręcił i co ja będę publikował. A teraz jeszcze dochodzimy do kolejnej części, czyli że ludzie w trakcie pandemii przestali kupować
między innymi samochody, przestali kupować absolutnie wszystko. Poza, nie wiem, jakimiś bieżniami do domu. Ryż, makaron, papier toaletowy, tego typu rzeczy. No wiesz, powinienem chyba robić test. Tutaj w sumie masz idealne miejsce. Coś byśmy ugotowali. Tak, coś byśmy sobie ugotowali. Przepraszam, że nie gotujemy, ale odebrałem ten samochód dosłownie godzinę temu i nie zdążyłem go jeszcze rozpracować. Tu są jakieś garnki i tak dalej. Muszę to wszystko wrzucić do zmywarki i wtedy ewentualnie będę mógł gotować. Ale tak. Ludzie przestali się interesować samochodami i to z kolei wpłynęło na moją oglądalność. Oprócz tego reklamodawcy wszyscy, jak leci, powycofywali kampanie. Kampanie były pozawieszane. Szczęśliwie z pomocą dwóch czy trzech partnerów, między innymi CarSmile, między innymi Niedźwiedź Lok, przepraszam, shameless plug, udało mi się ten okres przetrzymać z podobnymi przychodami. Natomiast tamte 2-3 miesiące, natomiast to był pierwszy raz w historii mojego kanału, kiedy zanotowałem miesiąc po miesiącu, chyba przez kwartał, spadki zarówno oglądalności, jak i przychodów, to się dotychczas nie zdarzyło. Ja właśnie o to chciałem spytać, bo się zastanawiałem, jak to będzie. Czy właśnie przez to, że ludzie mieli jakieś wiadomo jakie problemy, przestali kupować samochody, no ale z drugiej strony siedzieli cały dzień w domu. Jak to się przełoży na oglądalność? Czy właśnie będą oglądać, bo nie ma co robić? Czy przestaną oglądać, no bo wiadomo. Czyli jednak spadek. Różnie. Zależy od kontentu. Kontent rozrywkowy ponoć idzie świetnie. Oglądałem, czy właściwie słuchałem podcastu Smoking Tire z Dougiem DeMuro i Doug DeMuro mówi, że on, podobnie jak Zachar, ma nagrane jeszcze materiały sprzed roku, których jeszcze nie opublikował. I jemu się to oglądało, bo ludzie oglądali go dla rozrywki, bo to nie jest format na zasadzie kupię samochód, tylko to jest format na zasadzie pooglądam sobie, co się dziwnego wydarzy tutaj. I to ludzi w pewien sposób relaksowało. Mnie oglądają ludzie, którzy są na kupnie, jak to się mówi. I jak nie ma ludzi na kupnie, to nie ma komu oglądać. A jak wpłynęło to tak z twojej perspektywy na producentów, czy może nawet na dealerów? Masz jakieś informacje, może nie wiem, jakieś zwolnienia, o których się nie mówi, jak ta cała sytuacja, a tak z twojej perspektywy wygląda? Było przerażenie przede wszystkim. Pamiętam, jak odbierałem samochód z jednego z parków prasowych i ludzie wydający mi ten samochód pytali się, dobrze, jak to wygląda u innych, co się dzieje. Opowiedziałem im, jakie są moje doświadczenia z innymi. No, padły tam 2 czy 3 soczyste słowa, jakie Polak rzuca, kiedy zdobywa szczyt Mount Everest. I no, że u nich jest źle. Wszędzie było źle, oczywiście nikt się do tego nie przyzna, a teraz wszyscy mówią, że jest doskonale, bo sprzedaż spadła tylko o 30% na przykład. Toyota chyba spadło jej raptem o 20%, więc są liderem rynku. Kurczę, jak można być... Poczekaj, to się jakoś... Mniej straciłem, tak? Tak, mniej straciłem, więc jestem liderem rynku. Dokładnie. Ale Mazda w którymś momencie tam notowała, nie wiem, 80-procentowy spadek sprzedaży i to się odbije na dealerach, szczególnie, że koncerny już się zastanawiają nad tym, jak wprowadzić sprzedaż internetową, jak ją bardziej rozwijać. Nie wiem, czy Polska jest na to gotowa, ale dosłownie na dniach CarSmile został sprzedany OLX-owi, czy Nasperowi, tak naprawdę funduszowi Nasper, który tym zarządza, więc... Jest w tym potencjał i nie wiem, czy ten biznes zostanie, ten model zostanie wykorzystany na polskim rynku, czy będzie skalowany na rynki zagraniczne, ale to się dzieje. Być może następny swój samochód kupisz przez internet. Właśnie to było moje następne pytanie. Zaczniemy kupować przez internet samochody? Słuchaj, ja nie mam z tym problemu, jeżeli jest dobry konfigurator i jeżeli jest do tego dobra oferta finansowa. Jeżeli ja mogę to załatwić z domu bez tego, no, panie, tutaj trzeszcz, tutaj ten, a dywaniki, a coś. Dla mnie jest to, po pierwsze, dla mnie, Marka Wieruszewskiego, twórcy, jest to fajne, bo ludzie będą więcej szukali informacji w internecie. Dla mnie, Marka Wieruszewskiego, szukającego samochodu do kupienia, tak, ja nie mam z tym problemu, żeby kupić samochód przez internet. Samochody, szczególnie w tych wersjach takich, które kupują prawdziwi ludzie, i to jest coś, z czym mam problem, żeby powiedzieć widzowi, żeby on się nie poczuł w jakiś sposób dotknięty tym, ale
Samochód w bazie jest taki sam, niezależnie od tego, czy to jest Toyota, czy to jest Dacia, czy to jest... Nie wiem, co jest jeszcze w takich... No okej, no w Mercedesie będziesz miał jakieś ładniejsze te nawiewy klimatyzacji, ale to tyle. Samochód w bazie jest nieważne, co kupisz, będzie to samo. Ta przyjemność zaczyna się dopiero od średnich, wyższych wersji wyposażenia i tam wchodzi taki facet jak ja i zaczyna narzekać, że tu się walnąłem w kolano jak wsiadałem, a tu mi nie pasuje, bo tu mi wieje na łokieć, a tu na bark. No i... Tylko teraz wiesz, teraz jest taka sytuacja, że jak ktoś kupi samochód, coś jest nie tak, dzwoni do sprzedawcy, panie, co tam? A teraz będzie tak, że będzie dzwonił do ciebie, panie Marku, co pan tam powiedział? No przecież ja znam samochód z pana testu. Słuchaj, często jest tak, że mi widzowie piszą, że u nich w ogóle nie ma takich problemów, a poza tym za te pieniądze to całkiem niezły samochód. Zrobiłem kiedyś takie wyliczenie, to dotyczyło tej nieszczęsnej Dacia Duster, najbardziej chyba hejtowany materiał na moim kanale, czy najwięcej łapek w dół, nie licząc tego, jak powiedziałem, że powinno się wprowadzić ekopodatek i opodatkować te wszystkie sztruce, które jeżdżą u nas po ulicach. Wtedy dostawałem komentarze, które podchodziły pod groźby karalne, natomiast pod Dacią po prostu ludzie mówią, że się nie znam i że za takie pieniądze to w ogóle super samochód. A mówię, kurczę, jeżeli kupuję ten samochód na 10 lat, za 5 zł dziennie, czyli to jest dla przeciętnego człowieka, nie wiem, 1/4 paczki fajek, jedno piwo dziennie. O, za jedno piwo, to już chyba jest dobre piwo. Takie lepsze, tak. Takie lepsze piwo. Wczoraj zadzwonił do mnie kolega, żebym mu coś nie zareklamował, ale mówię, stary, no alkohol, samochody, nie bardzo. W każdym razie, takie, okej, za 2 piwa dziennie albo cię boli kręgosłup, jak siedzisz w tym fotelu, albo cię nie boli kręgosłup. I to jest ta różnica, no, coś za coś. Oczywiście, możesz kupić sobie te koraliki. Pytałem mojego fizjoterapeuty, bo wiesz, mnie przychodzi raz na miesiąc wymasować człowiek, żebym, kurczę, jakoś się ruszał po tym siedzeniu za kompem i za kierownicą. Czy te koraliki coś robią? Tylko głupio wyglądają. A wiesz co, to zadam ci pytanie, może to nie jest pytanie, które powinien zadawać osobie testującej samochody, ktoś, kto też testuje samochody, ale uważasz, że na przykład ktoś ogląda materiał i ty powiedziałeś na przykład, że samochód jest dynamiczny. Mhm. Czy ten widz, on naprawdę powinien ci wierzyć? No bo co innego będzie dynamiczny dla ciebie, dla mnie, dla widza, dla mojego taty? Czy da się jakby wybrać samochód, bo na przykład Marek tak powiedział? Okej, przede wszystkim... Trzeba niestety, ale samemu trochę odrobić lekcji domowych i o ile nie kupujesz samochodu, który ma po prostu cię wozić tam i z powrotem, to niestety, ale na jedną czy dwie jazdy testowe, jak już zawęzisz przynajmniej krąg poszukiwań, bo do tego ja służę. Ja służę do tego, żeby pomóc ci zawęzić krąg poszukiwań. Dwie, trzy jazdy testowe. Oszukiwań, tak jest. Tak, krąg oszukiwań jak najbardziej, bo dealer cię chce oszukać, orżnąć cię. Ja jestem od tego, żeby ten krąg poszukiwań albo oszukiwań zawęzić. I potem musisz odbyć te jazdy testowe i się zdecydować, czy okej, on mówił, że jest tak, ale tu w sumie to może nie jest tak źle, ale tu jest trochę lepiej niż mówił, bo to jest coś, co ty musisz sam zdecydować. Zwykle jest tak, że my mamy porównanie o wiele szersze niż przeciętny użytkownik. Więc zwykle, jeśli ja mówię, że coś jest dynamiczne, to na tle tego, czym on prawdopodobnie w tej chwili jeździ i na tle tego, co ewentualnie testował, najprawdopodobniej jest to rzeczywiście dynamiczne. A wiesz, czemu pytam? Jeszcze ci przerwę, bo ja swego czasu samochody też sprzedawałem i bardzo często były takie sytuacje, że na przykład jechałem z kimś na jazdę testową i było tak, a Marek Wieruszewski to mówił, że coś tam, ale wie pan co, Pertyn to mówił inaczej. Wiem. Więc bardzo się ludzie sugerują czymś takim. Wiem. Macie tego świadomość? Masz tego? Mamy tego świadomość. Pertyn ma komentarze, że a, bo Zachar to powiedział i Wieruszewski to powiedział. Nie, Marek Drivers powiedział. Drives. Po angielsku drive. Prowadzić? Drives. Prowadzi. Marek to powiedział, to Pertyn to powiedział, tamto Zachar to powiedział, tamto. Komu wierzyć? Spróbować te opinie jakoś połączyć w całość. To nie jest tak, że my mamy monopol na rację. Jest różnica między opinią a faktem. Faktem jest, że ten samochód ma 2-litrowy silnik. Opinią jest to, że jak na to, że on jest tu załadowany jakimś takim czymś, to on całkiem fajnie jeździ. Nie spodziewałem się jak na Toyotę. Citroena, Opla, cokolwiek to jeszcze jest. To jest moja opinia. Beko. Tak, Beko, właśnie, tak, kuchenka.
Więc jak na kuchnię na kołach, to to całkiem nieźle jeździ. Jak na, nie wiem, vana. W vanach to w sumie trudno o jakieś mocniejsze silniki. To ma chyba ze 170, czy to możliwe, żeby to miało 170 koni? Poczekaj, mam gdzieś fajnie oklejony. Jest fajnie oklejony, później możemy zrobić przebitkę. Tak. Poczekaj. 2 litry diesel, jaki jest w Citroenie, wiecie? W Toyocie. Ja nie wiem. No właśnie. No więc taki to jest. I to jest bardzo dynamiczne w mojej opinii. Na tyle, na ile się przejechałem z Toyoty tutaj. To przejdźmy do tych samochodów bardziej albo mniej dynamicznych, bo chciałem pogadać o elektrykach. Dlaczego nie dynamicznych? One są bardzo dynamiczne. Właśnie. Ale nie chcę pytać, jak Ci podobają elektryki, albo nie stawiam żadnej tezy, czy są fajne, czy złe. Chcę po prostu pogadać. I takie pierwsze pytanie zadam. Jaki był pierwszy samochód elektryczny, którym jeździłeś w ogóle, w który wsiadłeś za kierownicę? Znaczy oprócz Melexa, takiego na polu golfowym? Mitsubishi Aimiev. Czyli pierwsze wrażenia. Wsiadłeś i? Puszka. Jedzie, nie jedzie? To był samochód, który głównie nie jechał. Głównie zużywał o wiele więcej tej energii, niż obiecywał producent, ale znowu to też były inne warunki, nie znaliśmy się na tym, nie wiedzieliśmy, jak to działa. Wtedy nie myślało się o tym preconditioning, żeby ten samochód był tam odpowiednio schłodzony, nagrzany wcześniej, nie było nawet chyba takich możliwości. Wiele z tego samochodu nie pamiętam, poza tym, że ze względu na to, że on był a, bardzo cichy, no bo silnik, motor elektryczny, b, była to puszka bez żadnego wyciszenia, to słyszałem absolutnie wszystkich naokoło. I to jest tyle, co z tego samochodu pamiętam. Ja też pytam, bo wiem, że wielu, przynajmniej moich widzów, w ogóle nie jeździło nigdy. O ile ogląda, na przykład wie, interesuje się, to nie siedziało za kierownicą. Ja nie chcę ani przekonywać, żeby zaczęli, albo w ogóle, żeby to lali. Ale też pytanie, czy to jest nasza przyszłość, czy to jest coś na zasadzie 3D i telewizorów, chwilowa moda? To jest samochód, czy to jest technologia, która musi pasować do Twojego stylu życia. I tu się zgodzę. Jeżeli jesteś... W Polsce jest w ogóle trudno powiedzieć komuś, że to jest samochód idealny dla Ciebie. Nie, w Polsce idealny samochód dla Ciebie to jest kombi w dieslu, bo możesz nim zrobić absolutnie wszystko. Natomiast jeżeli jest to Twój samochód drugi, to już możesz się zastanowić, czy potrzebne jest Ci kombi w dieslu, żeby męczyło się w korku, czy jest Ci potrzebny samochód miejski, którym możesz załatwić 3-4 dni bez tego ładowania, a nawet do tego ładowania podjechać na jakąś stację pod sklepem. Chciałem powiedzieć pod Lidlem, ale ta stacja ładowania pod Lidlem jest skasowana już na dobre, zresztą chyba pod wszystkimi Lidlami. Nawet w Legionowie był taki słupek, to go ostatnio usunęli. Więc ta elektromobilność, przynajmniej ta darmowa, się skończyła. Znowu, kupując samochód elektryczny, nie zakładaj, że będziesz go ładować za darmo. To nie o to chodzi. Raczej zakładaj, że masz miejsce, gdzie możesz go załadować taniej niż wynikałoby to z, niż kosztuje tankowanie paliwa. Bo jeśli go będziesz ładować tylko na tych stacjach publicznych, które są płatne, to się nie zwróci. Więc to jest znowu dla ludzi, którzy mają możliwość zainstalowania sobie osobnego gniazdka w garażu podziemnym. Mój znajomy tak ma. Pomaga to, że on jest szefem wspólnoty, więc on powiedział, będzie gniazdko i będzie gniazdko. Założył sobie, ale od razu mówię, to jest gniazdko, które jest podciągnięte do jego domowego licznika, bo wspólnota jako taka nawet nie ma prawa handlować energią. Czyli to nie jest tak, że ty się, wiesz, podepniesz w garażu, mówisz, panie, jak panu tam wyjdzie, nie wiem, ja załadowałem 20 kW, to ja panu zwrócę później za to 10 zł, bo wspólnota nie może przyjąć od ciebie tych pieniędzy, bo nie ma koncesji czy tam czegokolwiek na sprzedawanie energii, na handel energią. Więc to musi być twoje gniazdko podpięte pod twój licznik. Ale to się da zrobić. Tylko trzeba nad tym trochę pomyśleć, zaplanować to. Jeżeli masz dom, garaż, może panele jeszcze fotowoltaiczne na dachu, to już w ogóle super. A pojechałbyś, a może pojechałeś na przykład nad morze takim pełnym elektrykiem? Albo gdzieś jeszcze dalej? Oczywiście, że byłem. Tak? Nie bałeś się? Słuchaj, okej, znowu, to wymaga pewnego planowania i znowu, to nie są samochody po pierwsze do tego, a po drugie infrastruktura u nas jest jaka jest. Ale, żeby udowodnić, że się da, po pierwsze mam wyprawę Kia Eniro oraz e-Soul do Zakopanego. Jedna, najpierw jechałem Eniro w lecie bodajże i zarzucono mi, że dojechałem tylko dlatego, że jechałem zgodnie z przepisami albo poniżej limitu. Jak gdzieś chyba naokoło Warszawy, tak? Jeździłeś wtedy? To był Hyundai Kona. Okay.
Z Hyundaiem Koną właśnie zrobiłem inny eksperyment, czyli zrobiłem z maksymalną dozwoloną prędkością, co też się spotkało z krytyką, że kto jeździ tylko tyle, ile ograniczenie. Przecież wszyscy jeżdżą szybciej. No ale okej. Okay. W każdym razie e-Sol, e-Niro i Kona to jest praktycznie ten sam samochód. Tam jest w zasięgu pewnie różnica 10-20 km, więc to jest pomijalne na takiej trasie. E-Niro dojechałem jadąc tak bardzo konserwatywnie, ale dojechałem z zapasem bodajże jeszcze 40 km z Targówka w Warszawie pod hotel Kasprowy w Zakopanem. Najlepszy widok w mieście. I ta trasa trwała mniej więcej tyle, ile pokazywał Google, może plus 20 minut czy coś takiego, więc jak na trasę, która ma tam, nie wiem, 400 km plus minus, 420 km mam dokładnie spod domu pod hotel, to nie jest strata 20 w te lub zyskanie 20, to jest kwestia tego, czy będzie wypadek na po drodze, czy nie. I rzeczywiście nigdzie się nie ładowałem. Drugą trasę do Zakopanego zrobiłem jadąc już na zasadzie z maksymalną dozwoloną prędkością, czyli no, tyle, ile mogę pokazać legalnie. I wtedy musiałem się, przed wjazdem na Zakopiankę jest KFC i tam z tyłu jest ładowarka Greenwaya, więc generalnie wszystko, co zaoszczędziłem jadąc trochę szybciej, straciłem na tej ładowarce Greenwaya, bo musiałem się doładować trochę, żeby już dojechać spokojnie do Zakopanego. I znowu, odjąć to ładowanie, to dojechałem mniej więcej tyle, ile Google pokazywał, więc to jest coś, nad czym ludzie nie... Okej, znowu, ja mam ten luksus, że ja jeżdżę sam. Znaczy sam z dziewczyną, nie mamy dziecka, które płacze, nie mamy psa, który po drodze trzeba go wyprowadzić na sik i tak dalej, więc dla nas nie jest problemem zrobić tę trasę, wiesz, z jednym pit stopem gdzieś na jakąś kanapkę i odcedzenie kartofelków. I okej, dojeżdżamy o czasie. Wyobrażam sobie, że jak ktoś jedzie, ma z tyłu dwójkę dzieci, które daleka jeszcze, oj, siku, już nie trzeba. To ten człowiek będzie jechał, przede wszystkim będzie jechał bardziej agresywnie, bo no, mistrzów zen nie ma wielu. I ten człowiek na pewno po takim przejeździe nie jest mistrzem zen. On chce tam dojechać jak najszybciej, otworzyć tego swojego browara, a najlepiej pół litra i po prostu zbudzić się za dwa dni, jak już trochę wszystko okrzepnie. Okej. Natomiast jeżeli tak sobie jedziesz po trasie, to, że jakiś odcinek pokonałeś 150-180, oznacza, że zaoszczędzisz 3 minuty, które i tak stracisz później na stacji benzynowej, na światłach, w dowolnym korku. A, jeszcze zrobiliśmy Porsche Taycana nad morze. Porsche to był dosłownie, otworzyli dopiero co hotele po lockdownie. I to był chyba taki pierwszy weekend, zanim jeszcze ludzie się... A, bo to było tuż przed majówką chyba. Wjechaliśmy do tego Trójmiasta, zanim właśnie zrobiła się majówka. Mieliśmy chwilę spokoju, zrobiliśmy zdjęcia na Helu. Taycan dojechał... Czy ja go gdzieś po drodze... Tak, po drodze na siódemce jest, uwaga, Orlen, a na nim jest chyba druga najszybsza ładowarka w Polsce. Gdzie, pamiętasz? Wiesz co, to jest jedyna na siódemce ładowarka na Orlenie. Przed... Tam jest chyba Ni Dzica. Właśnie nie pamiętam, która jest w górach. W górach jest Nie czy Ni? Chyba Nie. No więc to jest przed tą drugą. Okay. Pamiętam dlatego, bo widz do mnie napisał, bo akurat wrzuciłem zdjęcie na Instagram, że tam się ładuje. On mówi, ej kurczę, jestem 20 km dalej, podbijaj. Więc podbiliśmy do widza, usiedliśmy tam sobie, wiesz, w maseczkach, czy gdzieś tam, wiesz, na 2 metry od siebie, wypiliśmy kawę i pojechaliśmy dalej. W każdym razie to była akurat szybka ładowarka. Ona chyba 100 kW wypluwa. Więc tego Taycana tam no, w te 20 minut, pół godziny podładowaliśmy na tyle, że już można było dalej spokojnie jechać do Trójmiasta. I no, w Trójmieście oczywiście trzeba było się naładować na zapas, bo z Trójmiasta na Hel to już nie ma nic. No właśnie. W drodze powrotnej było gorzej, ponieważ na tej ładowarce po pierwsze trzeba było tam zawrócić, bo ona jest w stronę do Gdańska. Więc trzeba było zawrócić i... No tam się jedzie trochę.
Tam się, kurczę, no, narobiliśmy chyba ze 30 km, żeby dojechać z powrotem na tę stację. Tam spotkaliśmy z kolei dziennikarkę w lifie, która bardzo ambitnie lifem jechała nad morze. Jak się już dwa samochody podepną, to po pierwsze spada to ładowanie tam z tych prawie 100 do tak bliżej 50. A potem się ładowarka zawiesiła i ponieważ była, nie wiem, chyba sobota albo coś, zadzwoniłem tam do tego Orlenu na infolinię, oni mówią, że nie mogą zdalnie tego zresetować. W poniedziałek przyjedzie ktoś i zobaczy. A to jest właśnie, ja dlatego o to pytam, bo ja pamiętam, jak odebrałem elektryka pierwszego, mówię, gdzie nie pojadę nad morze, pewnie, że pojadę. Wyjeździłem po Warszawie praktycznie całą baterię, pierwsze ładowanie, patrzę, obok Galeria Północna, jadę się ładować. Tylko, że tam jest wolna ładowarka. Tam nie ma żadnej. A, w północ... Czekaj. Była, tylko właśnie wtedy, jak podjechałem, zacząłem jeździć, wchodzę na internet, bo gdzie to jest, przepraszamy, bo coś tam zlikwidowane. Mówię, no to już mi się ciepło zrobiło. Miałem chyba, nie wiem, z 10 km, pojechałem gdzieś na drugą, stały dwie BMW. Północna to jest ta tutaj na Białołęce. Tak. To tam jest teraz Greenway. O, no widzisz, to ja byłem w takim momencie, że nie tylko, było... że wolny Greenway. No właśnie. Podjechałem na drugą, stały dwie BMW podpięte, te co się tam wypożycza i w ogóle nikogo nie było, więc też nie wiadomo ile. Pojechałem na trzecią i też była zacięta, jakoś mi się tam to udało też zresetować, ale mówię tak, no dobra, tylko ja jestem w Warszawie, pojedź nad morze. I od tamtej pory jeszcze się nie odważyłem. Dlatego się zastanawiam, dla kogo to jest samochód? Czy to już dzisiaj jest samochód dla każdego, czy to musi być drugi samochód do miasta? W Polsce myślę, że to jest w najlepszym wypadku drugi samochód, albo jeżeli... To nie jest samochód, że zaoszczędzisz i że jesteś dzięki temu do przodu, tylko to jest samochód, że skoro już nie palę, nie ogrzewam domu jakimś gównem i nie smrodzę, mam już panele fotowoltaiczne, mam już pompę ciepła, jeszcze nie, ale Zachar widziałem, że już ma. Masz, nie wiem, kurczę, jesteś eko i nie jesz mięsa, to byłby znowu Zachar. Nie wiem, czy on te dzieci w pieluszki tetrowe zawija, czy nie, ale to jest jak gdyby drugorzędne. No generalnie, już ileś tam tych takich, wiesz, odznaczyłeś ptaszków, że już jesteś tutaj eko, tego nie używasz, tu jest dobrze, plastiku nie, wszystko, kurczę, pierzesz w wodzie z orzechami, nic to nie robi, nawiasem mówiąc. To co dalej? No to teraz kupię samochód elektryczny i będę znowu jeszcze bardziej eko. I to jest, myślę, samochód głównie dla takich ludzi, przynajmniej w Polsce, bo u nas nie ma specjalnie zachęt, żeby to kupić, bo przepraszam bardzo, kupować samochód za 125 tysięcy, który znowu będzie w biedzie, z najsłabszym zasięgiem, jaki możesz mieć, po to, żeby dostać tam, nie wiem, 20 tysięcy zwrotu, naprawdę, to nikomu się nie będzie nawet chciało, bo za stówkę możesz kupić, myślę, samochód pełnoprawny, który zawiezie cię nad morze i z powrotem i będzie, kurczę, pojemnym kombi. A pluginy? Pluginy są lepsze i gorsze. Znowu, musisz mieć to, gdzie ładować, więc to implikuje to gniazdo w garażu lub gniazdo po prostu w domu, że możesz, przez garaż mam na myśli parking podziemny, czyli albo parking podziemny, albo swój garaż pod domem, gdzie możesz to ładować, bo to tylko wtedy ma sens. Znowu, niefinansowy, bo ten samochód zwykle jest o wiele droższy, ale są takie, które są całkiem nieźle rozwiązane. Ostatnio jeździłem A-klasą hybrydową. Ja też. I bardzo byłem mile zaskoczony. Ten samochód ma już sensowny zasięg, bo to chyba robiło po 60 km bez większych problemów. Więc to już jest fajne. Ładowałem go raz dziennie po prostu na wieczór, czy trzeba, czy nie. Oczywiście, że trzeba. No i tyle, ale wyjechałem nim w trasę, bo musiałem gdzieś tam pojechać do Kielc i z powrotem. I ta trasa z Kielc, bez ładowania w Kielcach, bo tam też jest raczej dziura, jeśli chodzi o ładowarki, szczególnie te szybsze. 5 litrów spalanie? To jest bardzo przyzwoicie już. Ja byłem teraz też superbem pluginem nad morzem i też uważam, że na dzisiaj to jest chyba taki najlepszy kompromis, jeśli chodzi o elektromobilność, a silniki spalinowe. No ale bo zobacz, sam mówisz, że nie zaoszczędzisz pieniędzy, bo raz, że dużo wydasz na dzień dobry, potem wcale nie jeździsz za darmo. Będziesz eko, ale jak to jeździ? Bardzo dobrze. Zwykle jeździ to bardzo dobrze, bo to ma zwykle kopa. I są różne strategie, różne firmy do tego różnie podchodzą. Niektórzy maksymalizują ten zasięg, inni właśnie chcą ci dać trochę fanu, żeby cię zachęcić, że no dobrze, wydałeś pieniądze, ale masz jeszcze dodatkowe, wiesz, 30-40 koni, a jednocześnie o wiele mniejsze spalanie. No i
tu już zaczyna być ciekawie, bo jeśli sobie porównasz tam z innym samochodem, który ma te, nie wiem, tam 230 czy 240 koni, to nagle myślisz, okej, to kupuję sobie w takim razie o wiele szybszy samochód. No to może za to warto zapłacić. Kupiłbyś elektryka? Dzisiaj? Nawet czekam teraz na test jednego elektrycznego samochodu, żeby zrobić materiał clickbaitowy, dlaczego nie kupiłem samochodu elektrycznego, więc może nie będę zdradzał co. Byłem blisko i powiem tak, gdyby nie COVID, pewnie bym kupił ten samochód. Byłem nawet na liście oczekujących i już rozważałem, bo miałem całe plany, jak będziemy tym jeździć po Europie, zrobimy jakieś... Po prostu chciałem udowodnić, że da się. Pełen elektryk, rozumiem. Tak, pełen elektryk. Lub wprost przeciwnie, że się nie da. Ale chciałem to pokazać i mieliśmy to naprawdę już fajnie rozrysowane, wiesz, wszystkie ładowarki po drodze na Nordkap i tak dalej. Miałem to po prostu już obcykane, tylko tak, szczęście w nieszczęściu, samochód się spóźniał, myślę, że już wszyscy wiedzą, co to jest, a kiedy się pojawił i miał być taką po prostu super, hiper ofertą finansową w ogóle, że klękajcie narody. Ale musisz pokazać ten znaczek i powiedzieć to słowo, bo nie padło ani razu w tej rozmowie, także... wiesz co, już nawet zastanawiałem się, czy nie założyć maseczkę z logo tej marki, bo akurat byłem niedawno na Tiguan... To się wytnie, tak? Tak, to się wytnie, tak. No nie kupiłem, no. Samochód był za drogi, nie miał jeszcze w dodatku tej całej technologii, którą miał mieć. Media niemieckie pisały, że elektronika w tym samochodzie jest co najmniej niegotowa jeszcze do, wiesz, jest w mało zaawansowanej becie. Nie wiem, co oni wypuścili w tej chwili, zobaczymy w przyszłym tygodniu. Może już to poprawili i tak dalej, a na końcu by się okazało, że ja bym ten samochód kupił, przepłaciłbym za tę, wiesz, edycję dla early adopterów i miałbym ten samochód, kurczę, nie wiem, 2 czy 3 tygodnie przed wszystkimi. Zresztą zobaczyłem, że jak zrezygnowałem z tej mojej rezerwacji, to okazało się, że mogę zrobić następną, więc ludzi, którzy poryzygnowali z tego, ponoć w Skandynawii nawet rezygnowali z tych... Z tych ID3, no. A temat umarł całkiem, czy... Samochodu elektrycznego? Jest niepewny czas, więc ponieważ, okej, ja ten samochód potrzebuję do pracy. Moja praca polega na tym, że chciałem ludziom pokazać, jak się tym samochodem jeździ. W COVID-zie to ja mogę, wiesz, pojeździć naokoło Galerii Północnej. To jest żaden test. A wiesz, pojechać tym na Nordkap albo na Cabo di Roca, to jest już zupełnie co innego. I to chcieliśmy pokazywać, wiesz, a teraz to bardziej myślimy o kupieniu tego, vana, kampera, tylko... Z kamperem to jest w ogóle jeszcze osobna historia, bo to w ogóle, znaczy, to jest fajne na początek, na twojego pierwszego kampera, żebyś zobaczył, jak to jest i co ci się w nim nie podoba, a potem zaczynasz kupować już Kalifornię, potem Grand Kalifornię, a potem kupujesz, robisz customa już pod siebie, bo już wiesz, jak to ma być zorganizowane. Ale tak, to jest też coś, wiesz, myślimy, tylko znowu, kurczę, w Stanach to się fajnie jeździ, bo w Stanach kupujesz to Winnebago na bazie Sprintera z napędem na 4 podniesione i jak to mówił, kurczę, jak on się nazywa? Potato Jet ostatnio sobie kupił takiego. Ten koleś kupuje już, kurczę, już ma Teslę, już ma Winnebago, dwa motocykle, kurde, co jeszcze kupi? Jeszcze lata dronami fajnie. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, jeździ nim po Stanach, po drugie, jak sam powiedział, że to jest taki ma, wiesz, footprint jak zwykły pick-up, jak Ford F-150, znany również jako Fiso. Niech się zastanawiam, dlaczego Fiso. Jak Ford 150. Wyobrażasz sobie Forda 150 u nas. Jak jeździłem tym zwykłym Marco Polo, czyli na bazie V-klasy i Kalifornią, czyli na bazie Transportera, tym się jeździ jak normalnym samochodem, nie ma problemu, to jest w miarę krótkie, zwrotne i tak dalej. Ma jeszcze ten podnoszony dach, więc okej. Okay. Jak się przejechałem jeszcze nie Grand Kalifornią, ale czymś, co było na bazie Sprintera już, no to poruszanie się tym po Polsce i wyobrażam sobie dalej na zachód Europy jeszcze gorzej, jest jeszcze gorzej. A to jest coś takiego, co potrzebujesz, żeby w tym móc normalnie żyć, żeby móc tam zabrać kota ze sobą, żeby jak gdzieś ewentualnie przypadkowo znajdzie się miejsce, żeby stanąć na dziko, to żeby mieć tam jakiś, wiesz, prysznic, toaletę, bo to nie jest do korzystania na co dzień. No ale wiesz, jak nas zaraza trafi, to cholera wie, może trzeba będzie takie coś.
No dobra, to jak macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach, bo na pewno wszystkich ja nie zadałem. Będziemy odpisywać. Przepraszam, rozgadałem się za bardzo i nie zdążył wszystkiego. Ale musisz pokazać znaczek. Wiesz co, mogę się rozpiąć na chwilę? Proszę. Dobrze, przepraszam. Wrócę. Przepraszam, nie, to nie tu, ja muszę się wrócić do plecaka, do środka. Przepraszam, ale zaraz wracam, obiecuję. Jest tylko napisane nowy Tiguan, ale wiecie, o co chodzi. Diabeł! Dzięki za spotkanie. Bardzo mi miło, to ja dziękuję. Zadawajcie pytania, subskrybujcie Automoto Vlog i w ogóle... Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć. O, sorry, dokładnie. Bardzo dobrze.